Envy mordy moje, Hunter Blade z tej strony Żelkowa ze mną jest. Hello! I gramy sobie dzisiaj w wspaniałą grę, którą jest Tower Defense. I bardzo dobra gierka, bardzo ją lubię. Dobra, ja sobie zrobiłem już dalej tutaj wieżyczkę. To ja od początku lecę. O cholera, już nam rzucili zombiaki. Tak? Dobra, to ja lecę tam dalej. Ale już niszczą moje wieżyczki niektórych. Tak. Także jest dobrze. Ustawiam. Ustawię. Ja im wysyłam od razu już też 120. Okej, też im wyślę. Trzeba niszczyć bardzo mocno. No bo... Bo bardzo, bardzo mocno cisną w tym momencie. Tak. Dawaj, kolejnego mage'a. Bo polecieli dobrze defensywę, tylko żeby później na to nie ucierpieli. Bo już czekają na nich chyba z 5 tych artyleków. Dadzą radę, to git. To ja sobie ulepszę tego trochę. O, prawie już moje artylerki robią swoje. Tylko ja bym jeszcze tutaj rzucił jednego tego. Bo tu nie mamy nigdzie Ice'a, to bym rzucił jednego Ice'a. No, trochę ulepszyć. Dobra, ej, oni tu dają radę już. Dają radę, tak? Tak. Dobra, to elegancko. Właściwie na artylerkę postawię. To w takim razie ja rzucam od razu im 120. Dobra, 100 końców jest kolejna artylerka. Bardzo to fajnie. Trochę... to już dajemy radę. W razie czego tam jeszcze jest chyba z 5 artylerek, więc... Dobra, to fajno. Tyły trochę osłonimy. Wow, ale moje te dwie rąbią strasznie. Tak, bo są ulepszone dobrze. Kupuję hajsów. A, tu jest twoja żelko... Dobra. To będzie też rąbała. Dobra, to mamy, już mamy zabezpieczenie przed tym. To teraz tylko rzucać im zombiaki, szybko ulepszyć sobie od razu generator złota i później zombiak te pająki. Tutaj jednego mage'a od razu postawię. Za 800 kupię sorcera, to będziemy mieli chociaż mopki, więc będzie okej. Dobra. Mage'a ulepszyłem jednego tutaj na początku. Tam widzę, że jest drugi, bardzo fajnie. Ktoś mi ulepszył. Dobra. Już mogę hajsu ulepszyć. Bardzo mnie to cieszy. Ja jeszcze nie mam 120 XP, jeszcze muszę... Ja już sobie zaraz kupuję pająki. Dobra, mam pająki. I zaraz leci do nich 420. już. Chyba garnięty typu mamy. W tym, widzisz, bo pytacie, kto robi giant'a. Czyli jakiś... Nie nubek jakiś, taki bardziej... To dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Okej, dobra, tutaj rzucę kolejnego mage'a. Kolejnego na wszelki wypadek. No chyba jednak nie. Za szybko wygadałam. Dalej się pyta. Dobra, tu mamy to ogarnięte. To tak, teraz trzeba będzie tylko więcej tego ogarnąć. Co by więcej ogarnąć? Żeluś, pomóż mi, bo zabrakło mi słowa. Więcej towerów. Więcej towerów, dokładnie. Przede wszystkim łuków trzeba będzie dużo. To ja się zajmę łukami już od mage'u tutaj z drugiej strony. Okej. Okay. Te trzy mage'e na razie starczą. A już nie taktyka, że na końcu się stawia? Nie, wiesz, bo na początku wystarczy. One sobie będą tutaj ładnie strzelały. Dobra, tutaj za tą wieżyczką rzucił... tutaj jest... Od tego miejsca. Dobra, tu rzucę Ice Towera, kolejnego, który będzie ich spowalniał. Zobacz, ile już tych archerów nawaliłem. Bardzo fajnie. Dobra. I na Blaze będzie... już będzie początek, tylko później trzeba to będzie poulepszać. Dlatego ja na początku, jak są już jakieś lepsze wieże, na przykład właśnie jak masz Zeus, czy już takie nekromanta, jak kupiłeś sobie... Właśnie. No kupiłem sobie właśnie nekromantę, no. Wygadałam. Spoko, no co tam, żadna tajemnica. No. To właśnie lepiej postawić jakąś tańszą wieżę przed tym, bo jak będzie leciał, będzie Armageddon, to pierwszy zniszczy wieżę tu z przodu, a twoja będzie bardziej usunięta. Bardziej bezpieczny będzie. Dokładnie. To jest też dobre. Tutaj zaraz zrzucę jednego tego, tylko muszę uzbierać, bo 1200 kosztuje aż... jak to się nazywa? Necromancer. 800 kosztuje Sorker, a 1000 Zeus, więc też trochę potrzebuję. Dobra. Na razie nic nie rzucają.
Dobra. Tutaj mamy... O, tu widzę, że też ktoś nekro rzucił, bardzo fajnie. O, tam dalej, to mamy dwie osoby z nekro mamy w teamie. To jest dobre. Mi już leci po 15 tych hajsów na sekundę, tylko oni w ogóle nic nie rzucają, ty. Może oni chcą na nas żerować. Bardzo możliwe, ile oni w ogóle... Co oni tutaj mają? Tutaj mają bardzo dużo tych... W ogóle nie mają nic na latające jednostki. Dobra, rzucili nam zombiaki. Endermity można im rzucić. Mhm. Endermity zrobią dużo roboty. Okej. Okay. Stawiam w takim razie Necromancera. Dobra, zobaczę, to jak to wygląda. To ja kupię Endermity. Dobrze. Dużo wymaga do tego, do ulepszenia. 500 gold aż. O, ale pojawił się. Jo, co ten robi, nie? Co to za ziomuś? Co to za Stefan jest, nie? Jak on tu lata? Dobra, miałam tylko na dwa endermity na razie hajsy, ale raczej nie powinny tak szybko zginąć. Tak. Jezu, przy artylerkach i artylerki mi się zrobiły, traciły raptem 3 kratki życia, 4. Całym HP prawie lecał. No to ładnie, to ładnie. A Jezu, dwa endermity tylko, a jednak robią coś swojego. O, rzucili nam właśnie endermity. No tak, a jak ja mam artylerki, ten, archerki, ten powodu jeszcze. Ale to wiesz, to tyle to nie starczy na razie. Trzeba więcej tego. Wiem, ale zawsze wiesz. Dobra, że nie dostaną. Coś tam to będzie, nie? Oczywiście. To trzeba tego zdecydowanie więcej. Pomogę ci trochę, jak uzbierzesz ze drugiego. Mhm, bo to i reszta drużyny jakoś tak średnio chce pomóc. Rzucę im kolejne 420. Ciężko w to dziadostwo trafić. No bo to tak lata góra-dół. No. Nie wiem, w ogóle stoi się, patrzy. Dobra, drugi mi pomaga. Okej, okay, to jest ogarnięte. Nie wiem, czy to jest jak 1-8, widzę, że mają archerki też już ogarnięte. No bo jakim endermite puściłem. A puściłaś im endermite już? No, jedne tak. Troszkę. Dużo im ich już rzuciłaś? Chyba tylko, bo chciałam, bo wiesz, dużo hajsu nie mam na razie, ale... Aha, spoko, spoko. Ja będę starał się co chwilę rzucać im te pająki, żeby troszeczkę sobie okay, więcej expa nabić. No 1500 będę miał nowe ulepszenie do golda, 25 na sekundę. No to już będzie... To już będzie coś. Martwi mnie tylko, jak oni nam rzucą te, kuźwa. Creepery. Trochę będzie bolało. Na creepery co szło? Na creepery no najlepiej, żeby było dużo artyler, nie? Dajmy już. To jest zdecydowanie za mało tutaj. Ale wiesz, to na początek zawsze, czy... Że tam poobija. No zobaczymy, jak to będzie, zobaczymy. Dobra, damy radę jakoś, fajnie. Spokojnie jak na wojnie. No u nich jest tylko 3 osoby są. No właśnie, u nas moje jest... pająki tak sobie lecą na spokojnie. Ja też rzuciłam pająki. Ile oni Zeusów mają pobudowanych, zobacz to! Jezu! O mój Boże! To na trzecim poziomie już. Oh my goodness. Dobra, rzucili zwykłe zombiaki. A te zwykłe zombiaki od razu padają. O, tutaj wiesz... Artylerki są archery, więc to trochę robi swoje. Także to jest ogarnięte. Dobra, kolejne rzuciłem pająki. Z tego pajajonki. Powinienem już mieć 1500 expa potrzebne na kolejny okay, poziom. Dobra, jest, mam już. Po 25 golda teraz na sekundę mi rzuca. Oż ty. Rozpędziłeś się. No. Tylko wiesz co, zastanawiam się, kurczę, czy... Dobrym pomysłem właśnie będą te, bo Zeus na co był? On był głównie na giganty, nie? Ej, zaraz ci powiem. Za ci. By mu zbudować. Zeus. Strix enemies with lightning bolts. Nie wiem, czy to chyba... Czy to czasami jest na ten, czy to trafiłoby jakieś latające jednostki?
Bo jeżeli by nie trafiło, to wtedy te Endermite'y można puścić, bo one zabierają, jeden zabiera dwa HP od zamku. No to... Ładnie. Dobra, to czekaj, to w takim razie ja sobie może kupię je. One kosztują okay. 350 za sztukę. A jakby rzucić ich tak więcej... Dobra, ile? 1400. Dobra, ja zaraz zrobię tego Sorkera, to będziemy mieli mopki przyjazne. Dobra, to rób. Mam 600 hajsu, więc zaraz będę miała. Okej, okay, to w takim razie ja sobie poczekam tutaj. Bo Sorker jak to jest fajne, bo on jest tani, a daje te mopki, które też tam swoje robią. No. I bardzo przeszkadza Witherowi, kiedy jest Armageddon. Tak. Dobra, jest Sorker Tower postawione. Dobra, mamy to. Ja fajnie, potrzebuję... taka biblioteczka wygląda. Jeszcze raz? Taka biblioteczka trochę lekko stringowana. No. Bardzo fajnie. To w ogóle taka rozwalona wieża maga. Później w ostatniej formie jest bardzo ładna. Dobra, ja potrzebuję jeszcze 1,5 kafla i będę mógł rzucić Endermite'y. Rzucę okay. od razu 12 wież, bo one nie są w ogóle... One są odporne na wszystkie wieże po kolei. Fajne akurat, tylko że one są drogie, dlatego to... Jedna cena drugiego. No. Dużo ci brakuje jeszcze hajsu? 1200. Zaraz będę miał. A ktoś im pigmeny puścił, ale szybko odpadły te pigmeny. Mhm. Jezu, one same złoty stawiają. No i dobrze, tak. niech stawiają. Oni bardzo są przygotowani na giganta, to w tym momencie musimy rzucać im te Endermite'y. No bo oni mają ewentualnie tylko kilka czerków, a to jest całe G i głównie lecą w ten, w... Dobrze, niech marnują hajs, oni marnują hajs w tym momencie. Bo nam rzucają Endermite'y i sami widzą, że... Endermite'y są tylko, widzę tutaj, odporne na ten, na... Znaczy nieodporne na Ice Towery i na łuki i tyle. Zaraz im rzucam, brakuje mi chwili, jeszcze tylko troszeczkę. Dobra. Dobra, rzuciłem im. 12 poleciało. Zabij te zaraz. Kurde, u mnie komuś się nudzi, zapiernicza motorem. Dobra, ten leży. Został tylko jeden. Dobra, ten nie leży, już też leży. Dobra. No jestem ciekawy, jak oni sobie poradzą z tymi Endermite'ami. One ma prawie full HP przelatują. Rzucę im kolejne, no. Koszty. A oni je spowalniają. Dobra. Regenkę, czy nie? Czekaj, czy te wieże? A nie, te Zeusy też coś im robią. Z tego co widzę. Te Zeusy też w nie trafiają chyba. Bo widzę jakie ogniste pioruny z nieba. Tak, to są Zeusy. Ja nie wiedziałem, że Zeusy są takie dobre na latające jednostki. No tylko kilka przeleciało. Ale artylerki je zniszczą. Znaczy arczepki, zniszczą je. Panie słuchajcie, jakieś jednostki byłyby z hajsu w tym momencie jestem. O, ktoś postawił ten, Quake'a. Dobra, to fajnie. Ale nie wiedziałem, że te Zeusy aż takie dobre są. Kurde, trzeba będzie się mnie... Trzeba będzie je zakupić. No ja mam, tylko że nie mam hajsu na nie na razie. To wysyłaj im cały czas Cave Spidery i ulepszaj sobie ten generator złota. Robić. Wyrzek ulepszać, czy nie? Wiem. Dałam już to trochę też. Na drugim poziomie dopiero. Znaczy mam przyrost expa. A trochę to zajmie. Ale dobra, jakoś daję radę. Dobra to w takim razie ja szybciutko już zbieram na ten, na... Tak, na giganta. No. Brakuje mi już naprawdę niewiele. Dobra, ale... Giant nie wiem, czy ci przejdzie przy takiej ilości Zeusów. Trzeba będzie dużo regeneracji nakupić. Regenerację ze speedem i damy radę. Tak mi się wydaje. Dobra, zobaczymy. Dobra, zaraz będzie. Dobra, mam już ten giganta odblokowanego. Ty chcesz przed Armageddonem puścić, czy poczekasz jeszcze chwilę? Jak będzie odliczanie, to już od razu rzucamy, bo wtedy HP ich z zamku się zredukuje, jak podleci gigant.
to bardzo szybciutko jej może zniszczyć. Dobra. Bo nie było jeszcze, że... A nie, dobra, jest wiadomo, że będzie za 5 minut, okej. Okay. Jest czas. Oni nam nie rzucają w ogóle żadnych jednostek w tym momencie. Także no, my też musimy się wstrzymać. Tutaj moje pająki chyba lecą. Ja muszę nazbierać ekspa do 1500, więc ja muszę trochę ich pofarmić jeszcze. Dobra. Mam 1080 ekspa już. Gościu w ogóle tutaj na elitrze lata. Właśnie widzę. Jak to fajnie wygląda. Dobra, ja sobie odblokuję w takim razie. Ja odblokuję na regenerację, okej? Okay? TT, a ty weź na speeda. A ktoś ci napisał coś? Are you close at getting a giant? Dobra. Dobra, dosyć szybko leci ten hajs. Także okay, powinienem mieć już możliwość, nie? Przygotuję sobie tego giganta. Co by się u nas jakieś towery może przydał pokupować trochę, bo już... Mi się wydaje, że to będzie naprawdę wyścig z czasem. Ale te Zeusy są cholernie dobre, boję się ich trochę. Ja patrzę, że jest strasznie mało towerów. Porównaj ich towery, a nasze, my prawie towerów nie mamy. Mamy co tyle trochę archerów. No to mamy 4 nekromanty. Tyle prawie. Też mi się wydaje, że to przerobimy. No, też mi się to wydaje, bo mamy za mało towerów. Strasznie mało mamy. Trzeba się modlić, że nam to wyjdzie. Bo jeżeli nam ubiją giganta, to jesteśmy dupoko w głębie. Naprawdę nie będziemy mieli zbytnio szans, ale wierzymy. Wierzymy, że się uda. Tak, dobra. To teraz niech łapkują i dzięki temu nas wspierać. Tak, nasz... dokładnie. Zostawicie łapkę w górę. Zostawicie łapkę w górę, to będzie jedna modlitwa za nas. Tak. Taka promocja na łapki w górę, tak? Dokładnie. Dobra, zostało mi... trochę robotę z tymi łapkami. Dobra, zostało mi 1000 golda. Okej. Okay. Potki na speeda już sobie jakieś tam zakupuj, nie? Dobra, speed... Bez expa. Ja mam na regenerację i na speeda już gotowo. Super. Dobra, ile czasu jeszcze zostało? Zaraz będzie prawdopodobnie odliczanie na czacie. Jakby co, już mam ten hajs na tego, na giganta. 5600. Dobra. Kolejny, nie, ile jest nekromantów w ogóle? 4, dobra. I on postawił sorkera i artylerkę. Dobra. To co, lecimy? Jeszcze nie. Dobra, mam 2 regeneracje i 1 speed. Gotowy już. Dobra, super. Ile regeneracja? 800 monet. Dobra, przygotuję sobie jedną regenerację. Okej. Okay. Teraz swojego. Mam nadzieję, że nic nam nie rzucili jeszcze. Jeszcze nic nie ma. Jeszcze nic nie rzucili, jest git. Boję się trochę, jak to będzie wyglądało. Dobra. Minuta. Leci. Dobra. Rzucam speeda. A oni spowolnili. Rzucili nam spowolnienie. Ej, patrz, jaką mu leci hap. Zobacz. O mój Boże. Nie da rady. Co te Zeusy robią? Jezu. Ja pierdykam. Panie, przecież to jest niemożliwe. My tego nie ugramy za cholerę. Nie, nie da rady. Trzeba się modlić i stawiać tylko towery. Nie, nie ma sensu. Nie ma sensu już nawet stawiać towerów. Jeden zakręt. Tyle wystarczyło. Tyle mógł tylko zrobić. A z niego jeszcze jakieś moły poleciały. Z giganta.
Ojej, no dobra. Zobacz, po D, po dwa poleciały jeszcze te slajmy. A i ten masz jeden. Nie widziałem, że z giganta lecą jeszcze slajmy jakieś. Może ktoś puścił slajmy dodatkowo. I może. Po prostu wlazły razem z nim. Chociaż nie, to już drugi raz tak widzę, że jest coś takiego, wiesz? Dobra. One się jeszcze rozbijają dodatkowo. Mob extra speed, dawajcie, dawajcie, szybko, szybko, go, 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 pany. Cholera, na regenerację by się coś przydało, bo zaraz mi rozwalą wszystkie. Dobra, rzucić? Mhm, na te mobki by się przydało. Chociaż wątpię, że to coś da, ale zawsze warto spróbować. Regeneracja. Jest. Też zaraz będę miał hajs na regenerację. Poszło. Super. Ja rzucam kolejną. Okej, to ja rzucę speeda. Dobrze. Proszę speed. Ej, mogą przejść. Jezu, jakby przeszły, to by było genialne, nie? Oni rzucają spowolnienie. Dobra, zrobimy za tak ten, żeby normalnie było. Oj, coś mi się wydaje, że tutaj już nie damy rady. Patrz co ja! Podziękował. Artylerki dały radę, dobra. Trzeba się wziąć za mapa. Ej, boss jeszcze został patrzyli hapsa. Na czerwono. No. On nie przejdzie. Nie, nie, zatrzymać. On nie da rady. Postaw jednego tego. Zeusy tutaj. Ale te Zeusy tak szybko zniszczyły, aż nie wierzę. Necron ale Necromancera zrzucił. Nie mam hajsu, szybko. Dobra. Dwa Zeusy na trzecim poziomie są już. Dobra. Nie przejdź, nie dojdzie. Zrób jeszcze jednego Zeusa, jego zaraz ulepszę, bo mam hajs. Ale ja mam 300 golda, ja potrzebuję 1000. Aha. Dobra, pada. Żebyś go z las hitowała, dostaniesz hajs. Kolejnego Necromancera zniszczył, ja pierdykam. Jest. Poszło, ja dostałem chyba hajsy. Dobra. Ej, posz... Skeletki Endermity. Zaraz będzie kolejny Zeus. Dobra. Jest Zeus. Poszedł. Gdzie rzuciłaś? To jest ten, dobra. Te trzy Zeusy to są moje. One na czwarty poziom mogą być ulepszone. Tak. Dobra, ulepszam już na czwarty. Wszystkie dobra, ulepszone są na czwarty. Dobra, 500 hajsów mam. Też mam 500. Tylko co my teraz zrobimy, kurde? Ej, bo... Czekaj. Mam spotkę, trzeba kupić na ten. Kurde, nie mam na ten. Na freezinga. Nie mam hajsu, nie mam expa. Dobra, postawię tutaj gdzieś dalej. Jeszcze jednego Zeusa. Zeus. Nekromanta postawię jeszcze, dobra. Jak coś jest Zeus postawiony? Mhm, dobra, już go ulepszam. Dobra, git. Lecą kolejne szkielety. Ale one szkieletami gówno zrobią już. Nie, szkieletami nas nie dojadą. Nie dadzą rady. Za bardzo moby ich zjadą. To będzie długa gra, coś czuję. No, to będzie długi meczek. Dobra. Ale fajnie, że te Zeusy mam. To też nam pomogło sporo. Zeusy robią robotę jednak. Dobra, tak patrzę. Dobra, patrz ile hapsów już mają. Koniec. Jeden i drugi poszedł. Dobra, myślałem, że o przeciwnikach mówisz, nie? Nie. Dobra, stawiam kolejnego Zeusa na początku. Okej, ja go zaraz ulepszę. Jest Zeus. I mam 600 do hajsów, więc zaraz będzie jeszcze jeden. Dobra, ulepszony. Kurde. Patrz, 4 Zeusy, ile już... Zeusy mega wieżyczki, nawet nie wiedziałem, że one aż tak rąbią. Dobra, kolejny Zeus leci. Hyc. Dobra, 500 potrzebuję do ulepszenia jeszcze. A czyli ja kupuję, ty ulepszasz? Mhm. Dobra. Ale patrz, zawaliśmy. W sumie jeszcze, że mamy sporo ekipę nawet. Mimo, że takie randomy, to całkiem okej. Matko jedyna, zobacz do nich, ile oni mają towerów. Zeusów mają już tak...
Nie, no tutaj widzę, że... Artylerki same mają. Same artylerki, no. Tutaj się nie przejdzie już tędy. Ja pierdykam. Artylerki i archery. Ja im powysyłam na... Czekaj, ile? 5000 ekspa trzeba na 50 końców co sekundę. Dobra, to będę wysyłał Fort 20 non-stop w takim razie. Dobra, lecę ja też. Trzeba będzie, wiesz co, chyba zrobić zrzutę na mega po prostu ilość tych... Na mega Zeusów. Ilość gigantów i rzucić im miliard gigantów w jednej sekundzie. Dobra, kolejny Zeus postawiony, jak coś. Dobra. Zeus jednak robił swoje. Rzucę jednostki zaraz. Zeusy mega wieżyczki, będę musiał... Dużo zapłaciłaś za nie? Koło chyba 1000 punktów? 1000 punktów chyba, jak dobrze pamiętam, więc... Aż tak droga wieżyczka jak nekromant. Nekromant 1500. No właśnie, a to chyba 1000, więc to a nie jest. Jest mega aż... wieżyczką, bo jest na wszystkie jednostki. Latające mega są rozwalane przez to. Coś nam rzucili? Co nam rzucili? A zwykłe zombiaki nam rzucają. Bo chcą hajsy. Mhm. Szczerze mówiąc, to będzie długa rozgrywka. Bardzo, bardzo długa będzie. Tak jak u ciebie na live'ie? No. Ale nie... A, artylerki stawia typo. Całą masę artylerków. Dobra, na rogu jeszcze wstawię jednego Zeusa. Jeszcze. Dobrze. Zeus poszedł, dobra. Wysyłam jednostki. Oni tu nic nie zrobią nam teraz. Za dużo Zeusów jest stawiane. Patrz, wysłali te, endermity. Patrz co Zeusy robią z endermitami. No ja się tak patrzę na HP, ale... Patrz. O, trochę romnie. Poza tym tutaj są ten... Jest dosyć taki duży zawijas, nie? I te no Zeusy właśnie. Biorą z dwóch stron je. No właśnie, dlatego je tam postawiałam. Tak na środku. Dobra, ja mam 2500 go, tego expa na razie. 2600. Okej. O matko. Mówiłam, że to może być długa rozgrywka. Oj tam. Ale widzisz, nie wierzyłeś. I że wygramy też, jeszcze przetrwamy ten. Jak my to ugramy, to normalnie bogowie gry, naprawdę. O, tu widzę, że ktoś slajmów rzucił trochę. U nas? U nich, do nich rzucił ktoś slajmy, widzę. Ale pewnie dużo nie narobił. Patrz, jak padają, jak muchy. Nie da rady. Jezu. To jest makabra, co się dzieje. To wiesz co, w tym mapie mi się nie podoba to, że z tyłu stoi ci tylko dwie kratki. Możesz więcej nic pozostawiać. Są nekromanty poniszczone. I to jest ten ból. Te magmy widzę, że się rozdrabniają na mniejsze jeszcze. Tak. Dobra, wysyłam kolejne. Ale ładnie sobie przechodzą całkiem. Dobra. Gdyby nie były spowalniane, to by było spoko. Dobra, stawiam kolejnego Zeusa. Mhm. Jeszcze w sumie na... Dobra. O, wysłali nam Blazy. Jestem ciekawy, jak Blazy padną szybko. A, w razie czego powstają trochę archerów. I trzeba jeszcze tych rzucić. Ice Towerów, bo tutaj będziemy mieli malutko niedługo. Dobra, to stawię jednego Ice'a w międzyczasie jeszcze. Ice jest, teraz są archery. Tak, zobacz mniej więcej, żeby była jakaś taka odległość, nie? Między nimi. Nie, do Ice'a teraz są daleko. Stąd, gdzie ja ustawiam. Dobra, tutaj jest git ten Ice. Tak przyda, bo tu nie ma nic. Dobra, Blazy jest... padają. O, chyba dobrze. Mhm. Zachodzi. Dobra. Cały czas zombiaki wysyłają, kurde. To po prostu sobie nabić expa. I hajsy trochę. A nie chcę, żebyśmy dużo na tym zarobili. No. Ale sporo już. Twoje zwierzątka się ten uruchomiły. Sobie krówki latały z kurczeczkami. No to jest fajne, jak ta towerka. Ale no. Ona mało robi. Wali nam chyba te Cave Spidery, ale nic z tego im nie idzie. Mm-mm. Ten golem jest mega, bardzo mi się podoba. No, to jest fajne. To jest dobre połączenie, nekromanta i Zeusa.
Jest naprawdę dobre do połączenia towerów, bo... Strasznie dużo damage'a. Tak. Dobra, tu jest czwarty poziom też. Tu tak? Jest Rumnas jeszcze Zeusa, a tu też jest czwarty poziom, okej. Okay. Zeusy już są poustawiane. Chyba ja tylko mam Zeusy w teamie, bo nie widzę, żeby ktoś inny stawiał. Tutaj postawię jednego Ice'a. Okej. Okay. Czyli Zeus. Kolejne polecą. 3600, już mam 3700. Muszę cały czas wysyłać im tego. Cały czas im wysyłać pająki, żeby mi szybko wbili. Ja też potrzebuję hajsów. Ktoś czuje, że oni nam wyślą całą serię tych giantów, tak samo jak i my ich chcemy. Tylko, że boję się, że oni zrobią to szybciej, bo ich jest więcej i szybciej hajsów nas zdejają. Znaczy mniej i... Mniej i więcej, więcej zdobywają tak. Hajsów, no. Tu jest niestety, to mają przewagę. Ale dobra, jak sobie poradzimy najwyżej. Damy radę. My nie damy rady! Będzie strasznie długa rozrywka. Kurde, ile mnie to, ile ten już odcinek ma? Czekaj, zobaczę. Mówię, pół godziny. No, pół godziny. A to jest dopiero może połowa rozgrywki. Godzinny odcinek chyba. No, może być. Bo nieraz się naprawdę trafi jakaś taka pośrodka rozgrywka, a nieraz tak się jak krew z nosa. Masakra. Latające jednostki tu w ogóle już nie przechodzą, to jest fajnie. No bo Zeus robi swoje. No, 4000 expa już mam. Zabijam 3 Zeusy i ktoś mi ulepszy, dobra. Tam pod koniec już trochę ustawiam. Bo chyba nie rozumiesz, że jak jest ich mniej, to oni więcej hajsu dostają. No. Patrz, KK Spidery też nawet nic nie robią. To nic nie przejdzie. Ale nie, KK Spidery giną od ognistych wieżyczek. A. To dlatego nic nie robią. Dobra, tutaj są Zeusy poustawiane kolejne. Jeszcze mamy z tyłu trochę miejsca na towery. Trzeba by też tam trochę zabezpieczyć. Ile masz expa? 4,5. Ty zaraz będziesz miał kurde ten, za 5000 expa. Mhm. Będę miał ulepszenie. 50 końców na sekundę to kurde, jaki to hajsy będziesz trzebał. Trzeba. Ja mam 2600 dopiero. Wiesz, ja się zajmowałam kupowaniem i towerów, więc trochę po nim mi doszło. Czyżby już? Jest, 5000. O matko, teraz ci hajs będzie leciał. Oj, leci. Rzucili nam dwa giganty, 3. O matko. Nie to, tylko slowy rzucać, slowy. Freezingi. Tak, muszę kupić freezing. Freezingi rzucać, szybko, szybko, freezingów dużo. Ale chyba naraz nie będzie, nie wiem, kilku rzucać, bo to chyba nie działa tak wtedy. Nie mam pojęcia, ja rzucam. Napierdzielam ile wlezie tego dziadostwa. Patrz, nie przejdą. Zeusy ich zjadą. Dobrze. Patrz, nie da rady. Zobacz na HP. Ale one się jeszcze rozbiją na inne. Widzisz? Patrz. Rozbiły się jeszcze na inne. Trzeba ich wykończyć i tak i tak. Tak, ale zobacz jakie mamy zabezpieczenie z tyłu też jeszcze. Dobra. Tu trzeba hamować. Okej, dobra. Jeszcze jest w miarę dobrze, ale trzeba naprawdę przyhamować tyle, ile można. Dlatego to jest na chwilę obecną jedyna możliwość, którą można zrobić. Rzucić po prostu mnóstwo gigantów. Mnóstwo. Dadzą rady. Nie przejdą. Nie ma szans. Zostawiać jeszcze dalej tam Zeusy, czy pomóc wam z potkami? Bo mam jeszcze... Wiesz co, zbieraj potki, ale na tego. Na inne, na jakieś regeneracje, czy coś takiego. Dobra, jeszcze mam jednego freezinga. Nie dadzą rady.
Cholera, nie te podki kupiłem. Ja właśnie mam jedną na speeda, więc... Gra się kończy za 5 minut, rozumiem. Czyli będzie remis będzie prawdopodobnie. Remis. No bo niekiedy jest tak, że jesteś wyrównana rozgrywka. Coś mi się wydaje, że to się skończy remisem. A my ich w ogóle nie uszkodziliśmy, nie? Bo oni nas w ogóle nie uszkodzili. Nie, nie doszli do nas tam do końca. Ani razu. Dobra, stawiam dwa Zeusy. Jezu, mam 7000 końców, ale Zeusów ponastawiam. Zeus. Kurde, tutaj się nie da postawić dużo towerów, tutaj lecę. Tutaj stawiaj. Zeus. Oj, powiem ci, że jest tak ciężko trochę, bo mają też regenerację. Zeus. Błagam, Zeus. niech nie przejdą, proszę. Zobacz, ile Zeusów jest postawianych. Dobra. Coś chcesz powiedzieć? Dobra, jest git. Oni już padli, oni padli. Patrz, co tu się stało z tyłu, zobacz, ile Zeusów są nastawianych. Dobra, to jest git, to w takim razie... Jezu. A ja mam 8000 końców. Ja miałam 6000, mam 4 tylko, bo na okrągło mi się hajs jeszcze zbierał, bo jeszcze niszczyłam z Zeusami. Dobra, 3 giganty to jest zdecydowanie za mało. Tak. Makabra, Jezu, co tu się dzieje? O jeny. Jednego Gianta. Dużo tym narobi. A w sumie wiesz, tu jeden, to trochę się nazbiera zawsze. A ty nie masz w ogóle tego expa na ten? Znaczy ja mam 400 expa, ale zbieram, no wiesz, na hajs, ale mogę, wiesz, kupić sobie Gianta. Bo mam 4600 hajsu i 3,5 koła expa. Więc ewentualnie też bym mogła się dorzucić no tego Gianta. No to giganta byś mogła dorzucić jednego. Dobra. Tylko, że wiesz, zbieram jeszcze cały czas. Przygotuję dwa. Będą 4 Gianta, ale to też jest mało, moim zdaniem. Jak oni tam mają? Oni nie mają już i sobie towerów. Prawie. Oni sorkerów mają i Zeusów. Ale też Zeusy postawili na końcu. Tylko na pierwszym poziomie. A u nas też są na pierwszym poziomie z tyłu. U nas są nieulepszone w ogóle Zeus z tyłu. Lecie, czy może teraz wysłać? Dobra. Masz hajs czy nie? 400 hajsu mi brakuje dosłownie. To czekamy chwilę. Dobra. Czego? Giant jest blokowany. 200. Jest, dobra. Bierzemy. Gotowy? Rzucaj. Jest, poszedł. Dobra. Tam są. Małe szanse, no ale dobra. Dobrze, nie rzucają tam regenerację. Ja już sobie kupuję też na regenerację te wszystkie potki. O Jezu, ale rzucamy. Ty, ale jest. One mają cały czas zielone HP. Ale patrz, już mają jedną trzecią zjechaną. Dobra, rzucaj regenerację na razie. Dobra, tylko że nie mam tyle hajsu na regenerację. Mam tylko na jedną regenerację hajs. No ja też niestety. Zombiaczek sobie normalny przeszedł, kuźwa. Dobra, jak przejdą te jednostki, to później przechodzą jeszcze inne, ale już gra się kończy. To nie damy rady, kurde. Jedna minuta. No. Będzie remis. O Boże, ale fajna rozgrywka, nie powiem. Dość naprawdę wyrównana. Powiem ci, że teraz jakby trochę dłużej była ta rozgrywka, to może byśmy nawet dali radę wygrać. Gigant nie zginął. Jeden zginął gigant. Ale trzy, patrz, przeszły dalej. Patrz jak daleko przeszły trzy. Alfa, dobra. Dragonki. No, śmiesznie było, śmiesznie. Kurde, gdyby trochę dłużej była, to byśmy to ugrali. Zobacz, bo tutaj
Jeden gigant przeżyć sobie normalnie. Ja cię nie mogę. GG. Czerwoni wygrali, nie wiem jakim cudem. Ale okej. Dobra, nie, ale gdzie. Nie, fajna rozgrywka była, naprawdę. Mega, mega mi się podobało. Według mnie, tak to było remis, bo nikt nie wygrał. No, ale dobra, trudno. Dobra, dobra mordeczki, słuchajcie, serdeczne arigato za obejrzenie materiału. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Wszystkie instrukcje oczywiście będzie w opisie. Zachęcam was, żebyście wbili na kanał Żelkowej, tam zostawili suba, łapkę w górę też pod materiałami i zobaczyli, co ona kręci sobie. I co? I to by było na tyle w sumie, no. Także żegnamy się z wami i to do następnego i trzymajcie się, yo! Hello!